To są Chiny, kolejny dzień, kolejna fabryka. Jesteśmy w fabryce. Ja w ogóle zaczasnąłem Lornę i Jospina w samochodzie. A Lornę to już niektórzy znają, ona obsługuje polskich klientów, a Jospin, jak kolor skóry wskazuje, zajmuje się klientami z Afryki. Ale to jeszcze ich zobaczycie. Wchodzę od razu na zakład, nie czekam nawet na przedstawiciela. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Proszę bardzo, oto jest zakład. Jak widać, dość duży. Tutaj się właśnie spawa tę konstrukcję. Okej, to jest Jospin. Nadaje tam. I tutaj mamy właśnie coś takiego, co chcemy zakupić. Słuchajcie, to się rozkłada. To jest potężne. Proszę, tutaj ubikacja elegancka. Z prysznicem. Dość duża ta kabina, powiem wam. Proszę, tutaj już ten gotowy. Jest taki mniejszy. A tutaj troszkę jaśniej. Proszę, tu jest takie rozwiązanie na kołach. Proszę, to jest druga część zakładu. I zaraz przejdziemy do części wystawowej. Proszę, tutaj elegancka fontanna. I tu jest taki projekt klienta Customize, czyli pod zamówienie. Tam w fabryce jeszcze było kilka takich, ale nie pozwolili mi filmować. Także jeśli chodzi o wymagania, no to tutaj wszystko jest do ogarnięcia. Proszę. No fajne, tutaj łóżko. Okno takie, może to jest piękny widok na góry. I tutaj pewnie będzie kiblo prysznic. No, kiblo prysznic. To jest fajne rozwiązanie, bo rozumiecie, tutaj sobie szawerujecie się i przy okazji myjecie ubikację. Ciekawe. Proszę, następny, on jest 6 metrów długi, 3 metry szeroki. No i takich można zmieścić 17 w kontenerze. Ok, zaczynamy od czegoś takiego. To zostało wyprodukowane do Turcji po trzęsieniu ziemi. To jest 7 na 3 metry. Pokażę wam, jak to wygląda wewnątrz. No i to było przygotowane dla ludzi, którzy stracili domy w kataklizmie. Tutaj jest sypialnia. Proszę bardzo, prysznic z toaletą, no i tutaj takie pomieszczenie z czymś takim, no, czyli mogli sobie tutaj jakoś gotować, tutaj może jakiś tam stół, żeby gdzieś zjeść. Z łazienką w dużym kontenerze mieści się 10 sztuk, bez łazienki, znaczy bez tego sprzętu 12-13. Ten jest długi na niecałe 6 metrów, 2,5 metra szeroki, czegoś takiego można zmieścić 10 sztuk w kontenerze. Tutaj następny. No i słuchajcie, no dobra, nie będę przymulał z tymi takimi kostkami. Jest tego kilka opcji do wyboru. Pokażę wam trochę lepsze. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, zapraszam do kontaktu. To już jest taka bardziej opcja do życia. Kupują to ludzie, aby wynajmować gdzieś tam nad jeziorem. No i widzicie, tutaj jakiś pokoik, można to jakoś urządzić. Łazieneczka. Nad jeziorko, eleganckie. Okay. O, to jest fajne, 6 sztuk w kontenerze się mieści. Proszę, tutaj wchodzimy, mamy taras elegancki. Tutaj można sobie, wiecie, grilla dać. O, to jestem ja, cześć. No i tu jest taki w kształcie litery L.
Także tu jest już więcej miejsca. Coś takiego bardzo fajne, bardzo fajne. Proszę. Tutaj mamy łazienkę. No wiecie, można zamówić kabinę prysznicową. To wszystko można customized, znaczy pod siebie zrobić. Inna umywalka i tak dalej. No i tutaj kuchnię. Elegancko. Tu jest inna opcja. Możemy zmieścić takie dwa w kontenerze. No to możecie też sobie dokupić coś takiego, bo widzicie tutaj, jak te ściany rozkładamy, mamy taki wspornik. Można też zamówić bez tego. Możemy też użyć tego. To są wszystko opcje. Proszę. Salon z kuchnią. Ok. Dwie sypialnie. Raz i dwa. Jest sporo okien. Okna są z podwójnymi szybami. Możemy też zamówić inne okna, tak? Ale to są takie standardowe. Z płyty warstwowej. W standardzie tam jest styropian wewnątrz, ale można też dać poliuretan albo Rokul, jak jest Rokul po polsku? Wata szklana? Wełna mineralna. Drzwi też można zamówić, w zależności od tego, jakie się chce. To są akurat takie z blachy. I no, tu jest taka sytuacja, że no, tu jest taki próg, ale można też zamówić drewniane bez tego progu. No, można też wybrać, jaką chce się podłogę, czy taką z paneli, czy z jakąś tam PCV-kę damy, linoleum. Tu jest taka tańsza wersja, bez tarasu. Bez tych hydraulicznych, jak się to nazywa. No też się będzie to dało rozłożyć, ale będzie trochę więcej roboty z tym. No i proszę, tak to się prezentuje, no ale to jest w zasadzie wszystko to samo. O, widzicie, tutaj jest ten. Nie ma tego progu takiego, no i są drzwi takie. To jest jakaś blacha. No ale te drzwi można sobie dostosować. Tutaj widać, jak to jest rozkładane. Takie drzwi. No i przykładowo tutaj widać, jak jest ten wykończony. A jak ten. To jest o wiele grubsze, bardziej porządne. Tutaj mamy odpływy. Tutaj mamy płyty, których się używa do podłogi. No i tu są okna takie standardowe, ale tak jak wspominałem wcześniej, można zamówić takie, jakie się chce.